Dzisiejsza impreza to jest taka nasza druga w sumie duża impreza, ale pierwsza z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Dzień Dziecka z Chorzowską Wyspą. Przewidujemy około 250 dzieciaków z Chorzowa, ze szkół chorzowskich, z organizacji chorzowskich. No stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić fajnego i wesołego dla dzieci, żeby jakoś im urozmaicić Dzień Dziecka. Co prawda tydzień później, ale Dzień Dziecka może trwać cały rok, więc mamy nadzieję, że tak będzie i dzisiaj. Ja na wyspie już działam od 6 lat. Wcześniej też właśnie jako uczestnik, jako dziecko przychodziłem na warsztaty na wyspę. I tak już zostałem. Już teraz pracuję na wyspie i cieszę się, że jest bardzo dużo siły, bardzo dużo pozytywnej energii do pracy z dzieciakami i że są tak wspaniali ludzie, dzięki którym można coś zrobić i popychają nas po prostu do przodu. Dla dzieci mamy przygotowany tor przeszkód, który prowadzą uczestnicy, wolontariusze nasi z Chorzowa i wolontariusze z Tarnopolskiej Fortecy z Ukrainy. Mamy paintball, mamy policję, która przyjechała do nas, mamy fotobudkę, no i mnóstwo atrakcji, które się będzie działo na płycie boiska, gdzie będą różne gry, zabawy, będą zabawy z klasą, będą prowadzone ze sceny różne zabawy przez grupę ukraińską i przez naszą. My już przyjeżdżamy tak naprawdę, no ja osobiście przyjeżdżam jak do rodziny, jak do domu, bo dla mnie wyspa to jest taki jak i drugi dom, bo już... No więcej niż 25 lat, no tak w sumie i czuję się tutaj bardzo dobrze i po prostu uwielbiam tutaj przyjeżdżać. W ciągu roku jest około 6-7 projektów, na których przyjeżdża grupa z Tarnopola na Ukrainie. Jest to Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Ucznia Forteca. I organizujemy projekty międzynarodowe i w ramach tego przyjeżdża do nas młodzież, 10-15 osobowa grupa Ukraińców. I bawię się po prostu z naszymi dzieciakami, wspólnie wychodzimy, możemy skorzystać z basenu u nas w Chorzowie, boiska różne i po prostu świetnie się bawimy przy tym. Z Fortecą z Tarnopola współpracujemy już od ponad 20 lat i zawsze przy jakichkolwiek imprezach jest tak, że oni przyjeżdżają chętnie i nam pomagają i są naprawdę dla nas wielkim wsparciem.